Dominik Wania to pianista pochodzący z Sanoka. Robi zawrotną światową karierę. Grywał m.in. z takimi legendami światowego jazzu jak Tomasz Stańko, Eddie Henderson, Piotr Baron czy Markus Miller. Można byłoby długo wymieniać. I to właśnie on będzie bohaterem dzisiejszej Strefy Brzmienia. Zapraszam. Fascynacja jazzem, myślę, że zaczęła się w domu jeszcze, bo mój tata ma dość, może nie wielką kolekcję, ale jednak płyt jeszcze z klubu PSJ, do którego niegdyś należał. Więc tamten jazz gdzieś się przewijał, no oczywiście nie tylko jazz, ale też muzyka jazz rockowa i big beatowa, której miłośnikiem jest mój tata, także gdzieś ta muzyka zawsze była. No i oczywiście pierwszy taki moment jakby stricte może zainteresowania, ale kontaktu z muzyką jazzową, tego z prawdziwego zdarzenia, to były warsztaty jazzowe, na które pojechałem w 1994 roku do Krakowa i to była bardzo taka wtedy no dość poważna inicjatywa współpracy z uczelnią amerykańską Webster University, bodajże wtedy jeszcze Uniwersytet w Maine, i przyjechali profesorowie ze Stanów Zjednoczonych z asystentami. Była też wspaniała kadra polskich muzyków. I to był taki, mój, można powiedzieć, pierwszy kontakt z teorią jazzu w ogóle, ze standardami. Bardzo wtedy dużo rzeczy się dowiedziałem, jakby uporządkowało to te warsztaty zdecydowanie. Jakąś tam może wiedzę, którą miałem zupełnie przypadkowo, nieuporządkowaną i bardziej intuicyjną taką. I ten tydzień spędzony na tych warsztatach, można powiedzieć, że najbardziej, jakby najwięcej wywarł na mnie wpływu. I można powiedzieć, że to, czyli jakby muzyka w domu i oczywiście te warsztaty pierwsze. Później kontakt też z muzykami, bo jeździłem na warsztaty też i do jazzowa. Przecież kontakt z Big Bandem jazzowskim, znakomitym zresztą, w którym miałem przyjemność też współpracować. Już troszkę później jako starszy, ale to właśnie wbrew pozorom tutaj nasze to środowisko małe, ale jednak takich bardzo, bardzo ludzi z sercem nastawionym do tego, zapalonych i myślę, że to też miało bardzo duży wpływ. Chodziłem do tej krakowskiej szkoły jazzu, to z Dominikiem też miałem zajęcia z komba, czyli z zespołu. To też było ciekawe. Też nie przypuszczałem, że będę mógł grać z takim świetnym muzykiem. No i pamiętam, jak Dominik na te zajęcia przynosił taką melodykę i grał też takie rzeczy, że w ogóle też na początku nie rozumiałem tak naprawdę, o co tam chodzi, ale no bardzo się cieszę, że mogę występować u boku takich też muzyków właśnie jak Dominik, czy Tomek Kudyk, czy Maciek Adamczak. Pracuję na uczelni, z Dominikiem się zawsze znaliśmy. Dominik już wcześniej czasami grywał z nami, zastępował Pawła Kaczmarczyka. Więc tutaj akurat byliśmy blisko siebie i Dominik się zgodził z nami współpracować, z czego się ogromnie cieszę, pomimo tego, że jak wszyscy wiemy, jest teraz, jak można powiedzieć, gwiazdą na polskiej scenie jazzowej, ma swój zespół, nagrał płytę solo dla wytwórni ECM, ale też znajduje ten czas, żeby z nami występować i mam nadzieję, że tak zostanie. Niezwykłość Dominika Wani według mnie polega na tym, że jest to absolutny wirtuoz fortepianu. Jego umiejętności techniczne są po prostu nieprawdopodobne, chciałoby się powiedzieć. Dużą wagę przykłada do brzmienia fortepianu, do konkretnych fortepianów. On słyszy detale, których wielu z nas po prostu nie jest w stanie usłyszeć. Wydaje mi się też, że taka umiejętność improwizacji i w zasadzie postawienie przez Dominika Wanię głównie na improwizację, a nie na pisanie muzyki, czyni go również wyjątkowym
muzykiem, no bo chociażby jego ostatnia solowa płyta, a w zasadzie debiutancka solowa płyta wydana dla ECM, Lonely Shadows, to płyta w pełni wyimprowizowana. I Dominik swoich autorskich rzeczy nie wydaje zbyt często, no a kiedy już wydaje, to jest to wielkie wydarzenie. I po prostu swoją konsekwencją, swoją wirtuozerią, a nie jakimiś zabiegami marketingowymi, dopracował się takiej pozycji, że w tym momencie jest uważany za absolutnie czołowego pianistę jazzowego w Europie. A mam na myśli Europę tylko dlatego, że być może jeszcze nie jest aż tak znany na całym świecie, bo wydaje mi się, że jego umiejętności predestynują go spokojnie do tego, żeby mógł być uznawany za jednego z najlepszych pianistów na świecie. Album Ravel jest jakimś etapem, powiedzmy, do którego doprowadziło wiele różnych ścieżek i z pewnością najważniejszą było to, że zacząłem robić studia doktoranckie w Akademii Muzycznej w Krakowie. No i jakby elementem studiów doktoranckich jest prezentacja dzieła artystycznego, więc wtedy podjąłem decyzję, że tematem mojej pracy będzie właśnie muzyka Ravela, jej wpływ na pianistów jazzowych, no ale też oczywiście nie wzięło się to znikąd, bo no, czytając czy interesując się sylwetkami pianistów jazzowych, takich właśnie jak Bill Evans na przykład, czy Keith Jarrett, ci najwięksi, no to zawsze w ich biografiach przewija się ten motyw, że tak powiem, muzyki impresjonistów, czyli Debussy'ego, Ravela, że oni wykazują jakby ten wpływ bardziej lub mniej bezpośredni tej muzyki na swój styl, na to, co grali. I ja chciałem też jakby się może niekoniecznie zmierzyć z tym, ale ponieważ studiowałem fortepian klasyczny, właściwie muzyka klasyczna towarzyszyła mi od samego początku, zresztą do teraz też, może trochę w mniejszym zakresie, bardziej jako inspiracja niż wykonawczo, ale wtedy ten Ravel był takim, myślę, dobrym wyborem, że jakby była, ta muzyka była i jest mi stosunkowo bliska i bardziej niż Debussy'ego, dlatego zdecydowałem się, żeby podjąć taki temat, tym bardziej, że opracowywałem na studiach jeden z jego utworów, właśnie ten, który ostatecznie na płycie Ravel został zaaranżowany w konwencji jazzowej, czyli Suite Miroir. Więc wydaje mi się, że to był taki jakby naturalny, znowu, konsekwencja pewnych rzeczy, natomiast jak do tego doszło, no też wynik współpracy z różnymi artystami, no oczywiście z Tomaszem Stańko, też z innymi wybitnymi muzykami, z którymi miałem do czynienia wcześniej, ze Zbigniewem Wydehauptem, z Jackiem Kochanem, z Piotrem Baronem, z całą, można powiedzieć, taką czołówką, z którą miałem wtedy do czynienia. No, każdy z tych artystów gdzieś w jakiś sposób wpłynął na mój rozwój i
na pewno by nie było tego, gdyby nie ta właśnie ta ścieżka właśnie, czy właściwie te różne ścieżki, które się gdzieś tam splotły i doprowadziły w końcu do powstania tego projektu. Myślę, że Tomasz Stańko jest na pewno jedną z najważniejszych postaci na drodze Dominika Wani. No i oczywiście cała plejada zarówno polskich, jak i zagranicznych znakomitych wykonawców. Pamiętam taki koncert między innymi z Markusem Millerem na Solidarity of Arts. To były wtedy, pamiętam, na dwa zestawy klawiszowe grany koncert. Tam zresztą Tomasz Stańko też się pojawił. Było to jedno z ciekawszych wydarzeń, jeżeli w ogóle można tak wartościować, z udziałem Dominika Wani, jakie widziałem. No ale ten człowiek bardzo dużo gra, bardzo dużo nagrywa. Całkiem niedawno, bodajże w zeszłym roku czy dwa lata temu, Zbigniew Preisner zaprosił go do nagrania dwóch albumów z jego muzyką. Są to zarówno projekty w pełni improwizowane, jak i zespoły, w których Dominik gra na stałe, chociażby New Bone, również znakomity zespół. Też warto, wydaje mi się, wspomnieć o jego trio, z którym nagrał płytę Ravel. Płyta, która dała mu bodajże dwa Fryderyki. Płyta absolutnie znakomita, z interpretacjami Dominika muzyki Ravela. Cały czas świetnie się tego słucha. Ta druga płyta, no to jest solowa, Lowly Shadows. No, też bardzo ciekawa muzyka, właśnie na tej płycie słychać według mnie tą wrażliwość, z jaką charakteryzuje się Dominik, ale to już zachęcam do posłuchania i indywidualnej oceny. No, można by długo wymieniać te wszystkie projekty, w których on bierze udział. Duet z Markiem Bałatą, no i też taki zespół bardzo ważny dla Dominika, wydaje mi się, czyli kwartet Macieja Obary. Panowie zresztą współpracują ze sobą dużo i często i przyjaźnią się. Kwartet Macieja Obary, w którym Dominik zadebiutował w barwach ECM, czyli prestiżowej monachijskiej oficyny dowodzonej przez Manfreda Eichera, gdzie Tomasz Stańko również nagrywał przez wiele lat, trio Marcina Wasilewskiego. No i właśnie takim trzecim polskim, chociaż polskim artystą był Maciej Obara z kwartetem. Kwartet jest co prawda międzynarodowy, ale polski trzon tego kwartetu to jest właśnie Dominik Wania i Maciej Obara. I po dwóch płytach z kwartetem Macieja Obary nadeszła propozycja solowego albumu dla ECM-u, który nagrał Dominik Wania, Lonely Shadows. Więc na pewno Maciej Obara to też jest bardzo ważna postać w twórczości Dominika Wani. Droga do płyty Lonely Shadows to znowu wynik wielu innych ścieżek, które w konsekwencji doprowadziły do tego. Właśnie między innymi współpraca z Tomaszem Stańką. Zresztą no, wspaniały okres, bardzo, bardzo dla mnie rozwijający.
I w konsekwencji poznanie Macieja Obary, z którym zetknęliśmy się właśnie w zespole Tomasza Stańko na jednym z koncertów, gdzie później Maciej mnie zaprosił do swojego projektu, do kwartetu. I tak ta nasza współpraca zaczęła się rozwijać. Później Maciej z kolei dostał szansę kolejną wyjazdu za granicę i poznania muzyków ze Skandynawii. I tak się zawiązał kwartet skandynawski, z którym graliśmy. No, w tej chwili już będzie blisko 9 lat za chwilę, jak oczywiście nie licząc pandemii, gdzie w tej chwili prawie od roku nie zagraliśmy koncertu. Ta współpraca zaczęła się w 2012 roku i konsekwencją tej współpracy była pierwsza sesja nagraniowa właśnie w wytwórni SM, płyta Unloved, kwartetu Macieja Obary. I podczas tej sesji nagraniowej producent Manfred Eicher dał taki sygnał, że chciałby coś wspólnie ze mną zrobić. Wtedy jeszcze nie było jakby mowy, że będzie to album solowy. Po prostu chciał mieć kontakt ze mną i stwierdził, że byłoby fajnie coś wspólnie nagrać. No i tak minęło kilka miesięcy później od tej sesji nagraniowej z Maciejem, a to był 2017 rok. I dostałem zaproszenie do biura do Monachium, do producenta i wtedy jakby no, ta decyzja już zapadła, że nagrywamy, natomiast nie było jeszcze wiadomo co. I ja chciałem nagrać album w trio. Manfred Eicher stwierdził, że trio nie jest może najszczęśliwszym na początek, ponieważ takich składów jest sporo. No oczywiście w jego wytwórni, ale nie tylko, więc chciał, żeby to było coś innego, coś wyjątkowego. Więc różne inne rzeczy krążyły mi po głowie, różne pomysły. Natomiast pomysł nagrania albumu solowego i ta propozycja padła z ust Manfreda Eichera i to był absolutnie jego propozycja, jego no, przedstawił po prostu tak swoje stanowisko, że skoro różne nie wychodzą inne sytuacje, różne kolaboracje, to może spróbujmy album solowy nagrać po prostu. I to była chyba najlepsza wiadomość dla mnie wtedy, bo mimo, że gdzieś tam podświadomie chciałbym nagrać album solowy, szczególnie w takiej wytwórni, która jest, no, można powiedzieć, wymarzoną, jeśli chodzi szczególnie o pianistykę jazzową, no to jednak zaproponowanie takiemu producentowi czegoś takiego nie byłbym w stanie jakby tego na nim wymóc, czy w ogóle zaproponować, więc cieszę się, że to wyszło z jego ust. I to już wszystko w dzisiejszej strefie brzmienia. Ja was serdecznie zapraszam na nasz kanał społecznościowy na Facebooku, na portal TVP3 Rzeszów, gdzie możecie zobaczyć wcześniejsze nasze odcinki. Do zobaczenia w strefie brzmienia.